بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. W imię Boga Miłosiernego Litościowego, chwała Bogu Panu Światów Miłosiernemu Litościowemu. Pokój i miłosierdzie Boga niechaj będą z Muhammedem, ze wszystkimi prorokami, wysłannikami Boga i ze wszystkimi dobrymi ludźmi, którzy idą ich śladem aż do końca dni. Amin ya Rabbil Alamin. Witam serdecznie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pokój z Wami, miłosierdzie Boga i Jego błogosławieństwo. Bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony na dzisiejszą transmisję. Mam nadzieję, że wszyscy z tego skorzystamy, inshallah. Może tylko troszeczkę jeszcze poczekamy, aż ludzie się uzbiorą. I zaraz, inshallah, zaczynamy. Czekając, to może zacznę od suplikacji. Niech Bóg nas ma w opiece, niech Bóg zlituje się nad nami wszystkimi, żeby ta, inshallah, ta zaraza, ta pandemia, inshallah, skończyła i wszyscy, inshallah, cali i zdrowi. A, dobrze. Dobra. Dziękuję, serdecznie dziękuję bardzo. No to dobrze, może porozmawiajmy na temat islam w Polsce, islam a i muzułmanie i chrześcijanie w Polsce. Może tylko parę słów na temat islamu w ogóle, żebyśmy wiedzieli, bo jeśli są ludzie, którzy pierwszy raz słyszą albo słyszą od muzułmanina, od ust muzułmanina, są ludzie, którzy wiedzą dużo o islamie, ale samo znaczenie islamu nie znają, to parę słów tylko na temat islamu. Zawsze lubię od tego zacząć. Właściwie islam jako słowo, ja nie rozmawiam jako religia, jako słowo islam, znaczenie, definicja islamu. Definicja islamu jest bardzo ważna, dlatego że większość ludzi osądza islam, nie znając nawet słowa islamu, znaczenia islamu. Ja mówię osądząc, to znaczy, że lubią albo nie lubią. Niektórzy bardzo szanują, niektórzy rozumieją islamofobów i tak dalej. Najgorsze, że większość z tych grup nie wiedzą, co to znaczy islam. Bo jeśli powiem na przykład judaizm, to od Judy. Buddyzm, od Buddy. Chrześcijaństwo, Chrystus, pokój z nim. A islam, o tutaj, gdzieś ja nie wiem, niektórzy ludzie nazywają to mohametanizm, dla muzułmanów to jest coś w rodzaju grzechu wielkiego, bo my nie czcimy Mohameda, pokój z nimi, my go kochamy, wielbimy, ale nie czcimy, my czcimy jednego Boga, a Mohamed jest człowiekiem i jest jego wysłannikiem. A więc co to znaczy islam? Tak w skrócie. Część ludzi myśli, że islam znaczy poddanie się, co jest ok, ale nie tylko. Żeby wiedzieć, co to znaczy słowo islam, tak jak każde inne słowo, po prostu pójść do rdzenia słowa islamu, skreślić samogłoski i zostaje nam trzy litery SLM. I z tych trzech liter akurat możemy zrozumieć, co to znaczy islam. Z tych trzech liter w języku arabskim możemy stworzyć trzy słowa. Taslim, salam, salim, co oznacza poddanie się, pokój i zdrowie. Co to ma znaczenie, albo co ma to do słowa islamu, co to ma do naszego znaczenia, do naszego życia? Śmiem powiedzieć, że samo słowo islam, ja jeszcze raz mówię, nie mówię o religii, ja mówię samo słowo islam, tylko definicja islamu, naprawdę tłumaczy mi cały sens istnienia życia, cały sens filozoficzny istnienia i odpowiada na pytanie nurtujące nas od początku. A więc Bóg stworzył człowieka i ma trzy strefy kontaktu. Człowiek sam ze sobą, człowiek z wyższą siłą, człowiek sam ze sobą i człowiek z innymi. I przechodzi słowo islam i tu i odpowiada na każde pytanie. Boże, jak powinienem zachowywać wobec tej wyższej siły? Czyli dla wierzących to jest Bóg. Jak powinienem zachowywać wobec najwyższej siły, czyli Boga? I islam ci mówi poddanie się.
poddać się woli Boga do końca. Islam mówi, szukaj Boga ile chcesz, jak długo tylko chcesz. Natomiast jak znajdziesz swojego właściwego Boga, tego dobrego, nazwij go jak chcesz, Bóg, Allah, Jahwe, jak chcesz, nazwij go jak chcesz, ale poznałeś go, wierzysz w 100%, 1000%, że on jest dobry, poddaj się jego woli, nie ma co tutaj zastanawiać, mówi nieco załóż, to nie ma co nad czym zastanawiać, ona jest piękna, on jest przyzwyczajny, nieco załóż, to nieco załóż, to jest dla twojego dobra. Nie kradnij, to nie kradnij. Nie ma tutaj nad czym zastanawiać. Można zastanawiać nad istnieniem samego Boga, ale jak go znajdujesz, masz poddać się jego woli. Dobrze, a jak powinienem zachowywać wobec innych ludzi? Może powinienem, nie wiem, tak jak media mówi, zabić niemuzułmanów, nie wiem, torturować i tak dalej. No niestety są takie przez islamofobów. Islam mówi właśnie to drugie znaczenie islamu. Pokój, w pełnym tego znaczenia słowa. Żyć w pokoju ze wszystkimi, czy ludźmi, czy zwierzętami, czy roślinami, ze wszechświatem. Po prostu. Żyć w pokoju. I nie wiem, czy zauważyliście, naprawdę pokój otacza tą religię zewsząd. Nasze pytanie dla wszystkich. Assalamu alaikum, pokój z wami, pokój. Bóg w islamie ma 99 pięknych imion, jeden z nich jest Assalam, czyli pokój. Prorok tej religii nazywamy Rasulu Salam, prorok albo wysłannik pokoju. Raj w islamie, w Koranie nazywane siedzibą pokoju, witaniem ludzi w raju, pokój wam, pokój wam. Modlitwa, którą modlimy 5 razy dziennie, modlitwa, które modlimy 5 razy dziennie, to kończymy salamu alaikum rahmatullah, salamu alaikum rahmatullah, pokój z wami, pokój zewsząd, czyli mam żyć w pokoju ze całym wszechświatem. I trzecia strefa kontaktu, czyli człowiek sam ze sobą, jak powinienem siebie traktować, może powinienem się okaleczyć, chłodzić, zabić, mordować, nie wiem. A tutaj przychodzi zdrowie, czyli zadbać o swoje zdrowie, zdrowy umysł i zdrowe ciało. I dlatego nie pijemy alkoholu, żeby zachować ten zdrowy umysł i dbamy o ciało, czystość, ubranie i tak dalej. I dlatego uważam, że ważne, żebyśmy widzieli znaczenie, definicję słowa islamu. Jeszcze raz muszę powiedzieć, że mówię o definicji islamu, nie praktyk religijnych, nie szariatu, nic, tylko definicja islamu. Dlaczego nad tym bardzo naciskam? Otóż dlatego, że po takiej definicji, czyli chcę poddać się woli dobrego, jedynego Boga, chcę być, żyć w pokoju ze wszystkimi ludźmi i chcę zadbać o mój rozum i o moje ciało, to chyba nikomu nie przeszkadza. Wtedy jak mówię o każdego człowieka, czy jest buddystą, czy chrześcijaninem, czy Żydem, że jesteś muzułmaninem, bo ty jesteś poddany swojego Boga, bo ty jesteś człowiek żyjący w pokoju i ty jesteś człowiek dbający o siebie, to on się na mnie nie obrazi. On nie jest muzułmaninem z punktu widzenia religijnego, ale jest muzułmaninem z punktu widzenia językowego. To było tylko to początek, a też jeszcze, skoro jesteśmy przy słowach, to jeszcze słowo Allah. U nas tutaj, ja będę mówił tak jak u nas w Polsce, no niestety często, gęsto niestety myli się Allah z Muhammadem. Allah w każdym razie na pewno ma kojarzenie obcego Boga, innego Boga, aniżeli Bóg. Żydzi i chrześcijanie mają Boga, muzułmanie mają Allaha, co jest oczywiście totalne nieporozumienie, bo chrześcijanin Arab powie Allah, on nie powie Bóg, bo on nie jest Polakiem, a nie powie God, bo on nie jest Anglikiem. Powie Allah, Ewangelia po arabsku tłumaczona, księża po arabsku mówią, to mówią Allah, czyli Bóg, Bóg, Bóg. Natomiast słowo Allah, wyjątkowo w języku arabskim, ma dwie wyjątkowe cechy. Słowo Allah nie ma rodzaju żeńskiego ani męskiego, a więc to tak jak Bóg, boginia. On jest po prostu Bogiem, nikt nie jest równy. A więc jest sam sobie, on jest Bogiem, on jest Allah. Nie jest mężczyzną, nie jest kobietą i nie podlega liczbie mnogiej, tak jak Bóg, Bogowie, God, Gods. Nie.
jest jedyny, jedyny. I przy słowo Allah, tak, faktycznie może być wyjątkowe słowo, które oznacza jak najbardziej Bóg, ale od razu daje mi obraz tego Boga. On jest jedyny, jedyny, nie ma sobie równych, nie jest podobny do nas i nie jest podobny do nikogo. Teraz przechodzimy do sedna tematu, tak naprawdę. Relacja muzułmanów i chrześcijan w Polsce. Śmiem powiedzieć, że nasza relacja w Polsce jest jedna z najciekawszych, o ile naprawdę nie jest najbardziej wyjątkowa na całym świecie. Tutaj w Polsce kilkadziesiąt lat temu, dwie dekady z kawałkiem, powstała rada, wspólna rada chrześcijan i muzułmanów. I za ich propozycją powstało coś takiego tylko i wyłącznie w Polsce, Dzień Islamu w Kościele Katolickim. To jest dzień, który zawsze przychodzi raz w roku, 26 czy 27 stycznia. Tydzień wcześniej jest Dzień Judaizmu w Kościele. Bardzo fajna inicjatywa, bardzo fajne i ważne wydarzenie polega na spotkanie z, no akurat w tym dniu, czyli Dzień Islamu w chrześcijaństwie, czy w Kościele, że Kościół zaprasza przedstawicieli islamu, żeby rozmawiali na wspólny temat, który już wcześniej wybrany, z chrześcijanami. Piękna inicjatywa Kościoła katolickiego, żeby słuchajcie, chrześcijanie chcecie usłyszeć, to chodźcie usłuchajcie od muzułmanów. I fajnie, muzułmanie chcecie coś mówić? Proszę bardzo, my przeprowadzimy dla was publika. Bardzo fajne, odważne, super inicjatywa. Taka super, że my jako Liga Muzułmańska w Polsce, to jest Związek Religijny w Polsce, największy zresztą tutaj w Polsce, my jako Związek Religijny Liga Muzułmańska w Polsce zrobiliśmy coś takiego, Dzień Chrześcijaństwa w centrach muzułmańskich, czy w meczetach, czy w islamie. Faktycznie, że to tutaj akurat Dzień Islamu w Kościele może jest 20 ileś tam, a u nas dopiero 7, ale dzięki Bogu udało się, robimy, jesteśmy dumni z tego, że wspólnie z Kościołem i jesteśmy wspólni z tego w ogóle, jesteśmy też dumni z tego, że naśladowaliśmy w dobrej rzeczy właśnie Kościoła katolickiego, dajemy jeszcze więcej, robiliśmy jeszcze lepszy krok. My jesteśmy jedyną organizacją muzułmańską na całym świecie, która naśladując chrześcijan, czyli Kościoła, to robiliśmy Dzień Judaizmu w islamie, czyli w centrach muzułmańskich. To jest wydarzenie już trzeci rok. To jest chyba w historii pierwszy raz i tylko u nas w Polsce. To jest dzięki właśnie współpracy z chrześcijanami. Tutaj mam uwagę, jest was garstka w Polsce. To jest fakt, jest nas bardzo mało. W sumie w Polsce prawie jesteśmy jako mieszkańcy Polski w ogóle jest prawie 40 milionów, nas jest tylko 30 tysięcy. Co jest właśnie ciekawe, czy to jest dobre, czy to jest złe. Zależy jak to patrzeć. Dobry dlatego, że dzięki Bogu nie mamy problemów, łatwiej się rozumiemy i łatwiej rozumiemy się z władzami, z mieszkańcami. Wada oczywiście, że jest nas mało, chcielibyśmy, żeby jak najbardziej nas chroniono, bo niestety prawie każdy nasz centrum był zaatakowany. W Gdańsku na pewno zbite szyby, w Lublinie próba podpalenia, w Białymstoku bardziej udana próba podpalenia, zbezczyszczenia ścian i tak dalej. Natomiast prawda jest taka, że to są marginesy, które są to są islamofobii i po prostu nienawidzą islam. I myślę, że każda nienawiść niszczy nie tylko
z drugą stroną, ale też właściciela, prędzej czy później. Natomiast ogólnie Kościół jest bardzo otwarty, ale to naprawdę bardzo otwarty. Daje nam dużo możliwości. My jako Liga Muzułmańska najbardziej działamy akurat w Poznaniu i w Katowicach. I tak naprawdę najbardziej to w Katowicach. W Katowicach z pomocą władz katowickich i Kościół katolicki naprawdę mamy super wydarzenia. Wydarzenia, które tylko naprawdę ubolewam, że tylko kilka tysięcy osób to mogli zobaczyć w tej najnowszej i dużej auli, gdzie zbiera kilka tysięcy osób. Zrobiliśmy coś takiego jak 3 religie, 1 Bóg, 3 głosy. To były akurat koncerty muzyczne żydowsko-chrześcijańsko-muzułmańskie. Było super. Robiliśmy jeszcze lepsze spotkanie, bo tam naprawdę to był zespół Węgierda. Przyjechali z Ameryki Północnej, Południowej, przepraszam, śpiewali pieśni religijne, ale zrobili coś fajniejszego. Oni przyjechali kilka dni wcześniej, że dzieci do lat 15 chyba, żydowskie, chrześcijańskie, muzułmańskie, zbierały się codziennie w teatrze, jedli, pili razem i uczyli pewne piosenki czy tance, i po 3 dniach i 3 nocy naprawdę wstąpili nasze dzieci razem. Ten zespół śpiewał, oni tancili, śpiewali razem, to było super, do tego stopnia, że moja córka wtedy nie chciała wrócić do Lublina, pamiętam, bo ona poznała najlepsi ludzi, jak ona to powiedziała. Robimy, dzięki Bogu, też wspólny kalendarz trzech religii. Żydowskie, Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie razem, i każdy rok inny temat. O rodzinie, o ziemi, o różnie, każdy rok ma inny temat, i bardzo fajny ten kalendarz, kiedy wisi w domach, no to człowiek zdaje sobie sprawę, nie jestem sam na tym świecie. I fajnie mieć sąsiada Żyda, fajnie mieć sąsiada muzułmanina, fajnie mieć sąsiada chrześcijanina. O, teraz dzisiaj jest jego święto, o, tutaj nie mogę teraz zrobić coś takiego, bo oni mają się, to fajne. I w każdej stronie zazwyczaj jest jakaś tam myśl chrześcijańsko-żydowska albo muzułmańska. Działanie tutaj w Polsce naprawdę daje, ja uważam, to jest moje zdanie, daje piękny owoc, bo coraz więcej kościołów robi wydarzenia i nas zaprasza do tego. Myślę, że bardzo fajna inicjatywa to była w Warszawie pod tytułem Namioty Abrahama. To zaczęło właśnie pod koniec tamtego, roku, początek tego roku, i spotykamy się w kościele jako muzułmanie i chrześcijanie i Żydzi. Na pierwsze spotkanie ich nie było, ale na drugim przyszli, i po prostu, że Abraham nas łączy. To spotkanie co 2 miesiące, przychodzili ludzie naprawdę dużo, bardzo dużo, fajnie. Niestety miało być teraz, ale w kwietniu, ale no niestety nie, no z powodu tej pandemii nie możemy. Tutaj mam pytania, jak wygląda, ale najpierw, że super, że świętujecie Dzień Chrześcijaństwa i Dzień Judaizmu, a jak wygląda celebracja, w jaki sposób obchodzicie te dni? Po prostu zapraszamy, tak, robimy po prostu tak, naśladujemy właśnie Kościół. Zapraszamy, otwieramy nasze centra, mamy centrum dialogu w Katowicach, bardzo fajne, i otwieramy i zapraszamy chrześcijan, księdza zazwyczaj. To już Kościół, on deleguje kogo chce, i przychodzą do nas, my zapraszamy muzułmanów. Muzułmanie, chcecie słyszeć o chrześcijaństwie? Proszę bardzo, od ust chrześcijanina, nie słuchajcie muzułmanów tylko co mówią o chrześcijan, tylko słuchajcie od nich, zadajcie im pytania, chrześcijan, właśnie ksiądz powie,
najpierw z tym oczywiście, co on ma do powiedzenia, potem muzułmanie go pytają i potem jest wspólne takie jedzenie, stół. I tak jak lubi jeden z naszych braci zawsze powtarza, akurat zawsze pod koniec takich spotkań, no było coś dla duszy, teraz coś dla brzuszy. Także w skrócie oczywiście. Malifani, jak zdobyć ten kalendarz? Ten kalendarz aż nawet trafi na zagranicę. Jak zdobyć? Dobre pytanie. My zazwyczaj bierzemy i rozdajemy. Moja żona kochana powiedziała ostatni egzemplarz tego. O, nie wiem, czy będzie widać. O, kalendarz trzech religii. Tak. Tak wygląda ten kalendarz. Jak dostać, no to no najłatwiej chyba skontaktować z naszą grupą. Albo, to jest akurat z Katowic, jeszcze mamy inny kalendarz, który też w tym roku też wyszedł, też trzech religii, ale z Poznania. To albo skontaktować z Centrum Muzułmańskim w Poznaniu, albo z Centrum Muzułmańskim w Katowicach, bo oni to wydają. Zazwyczaj szybko wyczerpuje, dajemy kilka tysięcy, on trafi aż za granicę, bo naprawdę ludzie to go lubią. No, mam nadzieję, że, no, że dostaniecie to, pani Agnieszka. Dobra, mam nadzieję, że pani dostanie to. Jeśli coś, to proszę wysłać adres, to może wyślę pani, nie ma problemu. Natomiast jeszcze robimy bardzo dużo inne rzeczy, ale akurat to są akurat może najważniejsze wydarzenia, ale nie tylko. Nasze centra muzułmańskie też uczestniczą i próbują uczestniczyć we wszystkich możliwych wydarzeniach. My jesteśmy zawsze otwarci w Dni Kultury każdego miasta. My zawsze otwarci też jesteśmy w Nocy Muzea. My mamy coś pięknego, które też tylko chyba my, chrześcijanie, to robimy i to robimy tylko akurat w Warszawie, w Centrum Ośrodek Kultury Muzułmańskiej, gdzie mówimy na temat właśnie też znowu trzech religii, czyli ruszamy jeden pewien temat i przychodzi zazwyczaj rabin albo rabinka, ksiądz i imam. I rozmawiamy na dany temat. Już rozmawialiśmy na temat pogrzebu w islamie, rozmawialiśmy na temat ślub w islamie i to są bardzo fajne, bo nie tylko mówimy, znaczy w islamie, przepraszam, w islamie, chrześcijańskiej i w żydowskiej religii. O pogrzebie, o ślubie, o modlitwie. Bardzo fajne. Dlaczego? Bo zazwyczaj w tych spotkaniach są pokazywane rzeczy na żywo. Czyli na przykład jak odbywa ślub, no to jakaś para skorzystała z tej okazji i przychodzili i prowadzili u nas ślub, zarazem pokazywali, jak to się robi i zarazem zostali już poślubili. Bardzo fajne, mniej fajne, ale i tak dobrze, że człowiek może zobaczyć na praktyce pogrzeb, jak się mije dynata, czyli zmarłego, jak go w całunie robimy. Oczywiście nie na żywym ciele, tylko na manekenie, ale robiliśmy to. Bardzo, bardzo fajnie. Teraz na modlitwie, ostatnio jak była modlitwa, to i chrześcijanie pokazywali niektóre rzeczy, czyli różaniec i tak dalej, ale Żydzi pokazywali też takie części modlitewne, jak modlą Żydzi i jakie ubrania, jakie też takie różne rzeczy. Tak samo jak muzułmanie, że dywaniki do modlitwy, też różance i tak dalej, już nie mówiąc o tym, że to było w Ośrodku Kultury Muzułmańskiej, a więc nawet mieli okazję odwiedzić ten meczet i zobaczyć. Także myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo naprawdę bardzo fajne, naprawdę relacja między muzułmanami i chrześcijanami tutaj w Polsce. Aczkolwiek oczywiście można powiedzieć, że zawsze mogą być jeszcze lepsze, inshallah, i tak uważam, że są super. W Łodzi ostatnie, na to byłem akurat rok temu,
i poznałem wspaniałego człowieka, dzięki któremu teraz jestem akurat na żywo. Mam nadzieję, że będziemy spotkać jeszcze raz, nawet nie raz, jeszcze naprawdę, inshallah. W każdym razie na pewno, nawet jak spotkaliśmy raz, ale przez ten raz już ja uzyskałem brata i przyjaciela. I mam nadzieję, że za każdym razem po prostu znajdziemy u siebie na tyle odwagi, żeby powiedzieć, że dany człowiek jest dla mnie jak brat naprawdę. A jak nie jak brat, bo to blisko, bo na przykład ten ksiądz jest dla mnie jak brat. A inni po prostu są wspaniałymi ludźmi. Nie wiem, kiedy się nauczymy żyć, że... No, że po prostu akceptujemy, bo ja też mam dylemat ze słowami czasami, bo często słyszymy, że powinniśmy się tolerować. Jak mi przeszkadza to słowo, znaczy tolerancja, nie jako tolerancja, ale to słowo, że tolerować człowieka. Ja mogę tolerować krzesło, ja mogę tolerować szklankę, ja mogę tolerować psa w domu, ale tolerować istnienie człowieka, dla mnie to jest może językowo dopuszczalne, ale nie wiem, do mojego rozumu nie. Ja nie mogę tolerować istotę, które Bóg kazał mi akceptować, przyjąć. Sam Bóg go stworzył i daje mu wszystko, a ja toleruję, możesz tutaj... Nie. My mamy naprawdę akceptować się nawzajem. Jeśli coś dobrego mówię i robię, to trzeba chwalić. Jeśli coś złego robię albo mówię, no to trzeba potępić, ale w sposób oczywiście też grzeczny, a więc najpierw między nami. Zrobią coś złego, przychodzisz do mnie, mówisz jak to, dlaczego i tak dalej. Natomiast nienawidzić się, to jest... Nienawiść to jest najgorsza rzecz, co może trafić człowieka. Niestety, nienawiść jest najgorsza, totalnie najgorsza rzecz, bo niszczy swojego właściciela, zanim zniszczy innych, bo niestety ta nienawiść może niszczyć innych. Ale na pewno, że niszczy samego siebie. Brawo, my też dostaliśmy nakaz nietolerancji, ale miłość nawet nieprzyjaciół. To jest piękna uwaga. Pisze, brawo. My też dostaliśmy nakaz nietolerancji, ale miłość nawet nieprzyjaciół. I to jest, ja często osobiście używam, dlatego że jak przychodzi ktoś, raczej oni niestety nie przychodzą do nas, tylko dzwonią, piszą, grożą z daleka. Natomiast jeśli mam okazję z nimi jakoś tam przez telefon na przykład rozmawiać, kiedy on grozi i krzyczy i pluje, niestety to tłumaczę mu. Proszę, tylko nie mów innie chrześcijan. Nie mów, że jesteś chrześcijaninem, który boje się o chrześcijaństwo w tym kraju. Nie wracaj do chrześcijan, bo akurat w chrześcijaństwie kochajcie waszych wrogów. Nie dość, że nie jestem wrogiem, ale nawet jeśli jestem wrogiem, masz mnie kochać. Choć nie jestem wrogiem, ale nawet jeśli masz mnie kochać, to co mówić o przeklinanie wrogości, dla nas, ja nie zapomnę, bardzo przykre niestety. Oczywiście cały czas będę mówił, że to są marginesy, naprawdę margines, tylko problem polega na tym, że oni są hałaśliwi, czyli krzyczą, zbierają się razem. No niestety oni są czasami bardziej organizowani, aniżeli inne organizacje, które naprawdę tolerancyjnie, fajnie akceptują i chcą, tylko ci są krzykacze. Na przykład w Katowicach raz zbierali się podczas modlitwy i nabożeństwo piątkowej, co dla muzułmanów jest tak jak właśnie nabożeństwo niedzieli, tak? Co nawet w konstytucji jest bardzo potępiane. Nie możesz przeszkadzać komuś w odbywaniu jego nabożeństwa i modlitwa. Oni podczas naszego nabożeństwa wyszli do posesji, gdzie modlą się muzułmanie w Katowicach i pod oknami zaczęli śpiewać śpiewy religijne o Marii i tak dalej. I dla mnie totalnym szokiem było, skończyli pieśń religijną. Skończyli pieśń religijną i pierwsze słowo było wypij z Polski. To był szok. On daje naszym dzieciom, ja mówię o dzieci muzułmańskie, najgorszy obraz o
no nie chrześcijan, za broń Boże, bo to nie chrześcijan, to o niektórych chrześcijan. Oczywiście nasze dzieci mogą zrozumieć, że o, to chrześcijaństwo, tak, mogą śpiewać i klnąć, i nienawidzić, i tak dalej. Dlatego mówię, nie powinieneś nienawidzić, ale jak już nienawidzisz, nie mieszaj religii w to, proszę, nie mieszaj religii w to. To nie jest tylko dla chrześcijan, dla muzułmanów, dla Żydów, dla wszystkich. U nas też są ludzie, którzy no niestety są pełni nienawiści. No, nie można mówić o ISIS inaczej, jak tylko pełni nienawiści ludzi do innych i do muzułmanów też. Tak samo jak chrześcijanie, którzy nienawidzą innych, oni też nienawidzą niektórych chrześcijan, bo dla nich to nie są prawdziwi chrześcijanie, a dla ISIS to, i dla niektórych muzułmanów to nie są prawdziwi muzułmanie, i dla Żydów też nie są prawdziwi Żydzi i tak dalej. Oni są bardziej, nie wiem, bardziej chrześcijanie niż samego Jezusa, bardziej muzułmanie niż samego Muhammeda, bardziej Żydowcy niż Mojżesz i tak dalej. Niestety, radykalizm wszędzie i w każdej religii jest najgorszy. Jest najgorszy, no niestety. Tutaj mamy, jaka powinna być rola Kościoła w Polsce, księży, żeby uczyć ludzi szacunku dla świętości innych religii. Tutaj rola, ja uważam w ogóle, jest bardzo ważna rola dla trzech ważnych instytucji. Oczywiście Ministerstwo Edukacji, Kościół i media. My najgorzej mamy z medią, choć, żeby być uczciwy, teraz jest dużo lepiej. Kilka lat temu to była tragedia. Nie minął dzień, który nie dali islamofobów i na tyle manipulowali ludzi, z bólem to mówię i wstyd, bo to w koniec końców to jest nasza telewizja, za którą płacimy też z podatków. Wstyd, że oni dają, nie szanują, przede wszystkim nie szanują umysł widza. Mówią mu, co mają usłyszeć i co mają wierzyć i tyle, a reszta to jest B. Oni jakby byli uczciwi, ja nie chcę od media, żeby pokazywała, jaka jest piękna religia islamu, jacy są muzułmanie święci, absolutnie. Masz prawo sądzać, że to jest zła religia i masz ku temu jakiś głos i chcesz go dopuścić do anteny, proszę bardzo, ale bądź uczciwy i przyprowadź normalnego muzułmanina z wiedzą, i niech on odpowie na to oszczerstwo i tyle. I pozwól widzowi, pozwól obywatelowi, żeby sam osądzał. Wallahi haram, żebyśmy my dobrowolni oddali nasz rozum dyktantowi jakiejkolwiek grupy, czy to jest religijny, czy to jest rządowy, czy to jest nauczyciel, czy to jest nawet w domu, rodzice. My mamy swój rozum. Jak najbardziej posłucham wszystkie opinie, ale mam ten rozum i sam decyduję. Media, żeby były uczciwe, Kościół, bo miliony Polaków idzie do Kościoła co niedzielę, już nie mówię o tym, że codziennie, ale w niedzielę to jest multum ludzi i tutaj zostaje uczciwość i sumienia i oczywiście też wiedza prowadzącego, czyli księdza, czy albo proboszcza, albo tak dalej. Zazwyczaj Bogu dzięki ogólnie jest ok, fajnie, ale niestety, no, tak jak w każdej religii, są duchowni, którzy są nie tylko, że nie znają, ale oni są anty, oni no niestety trują ludzie nienawiścią. No, ale dzięki Bogu, nie tylko o islamie, oni w ogóle, oni nie tolerują Żydów, oni nie tolerują innych w ogóle, prawda, ale dzięki Bogu znowu to są margines, jeśli Kościół o nich wie, to naprawdę albo ich usuwa, albo przynosi, ale na pewno dostaną swoją karę, jeśli tak można powiedzieć, bo prawda jest taka, Kościół tutaj jak na przykład, jak powinna być rola Kościoła, ja nie mogę powiedzieć, jaka powinna być rola Kościoła, bo oni mają swoją rolę według religii chrześcijańskiej, szacz miłości. No jak powiesz, że ten jest zły, a ten jest niedobry i będziesz atakował innych religii, to nie jest ich rola i nie jest nasza rola, zresztą też w każdej innej religii. Nie jest moja rola pokazać, jak inni są źli. No niestety też u nas jest coś takiego, że żeby udowodnić chrześcijanowi, jaki islam jest piękny, pokazuje mu, jak chrześcijaństwo jest zła.
A ja często mówię do tych ludzi, słuchaj, udowodniłeś, że buddyzm jest zły według ciebie, judaizm według zły według ciebie, chrześcijaństwo jest złe według ciebie. To jest dowód, że islam jest dobry? Nieprawda. Ty udowodniłeś, że inni są źli. A inni mogą udowodnić, że według nich ty jesteś zły. Nasza rola, czy kościół, czy w islamie, czy w judaizmie, nasza rola jest pokazać piękno naszej wiary. I tyle. Nie wtrącaj w innych religiach. To jest ich rola, pokazać piękno religii, akurat w religii chrześcijaństwa, akurat piękno chrześcijaństwa, miłość, i Bóg jest miłością, i miłujcie nawzajem, miłujcie waszych wrogów i tak dalej. Mam nadzieję, że to idzie dobrze, inshallah. I trzecia instytucja, właśnie edukacja, jeszcze raz edukacja, bo wszyscy nasze dzieci chodzą do szkoły. Jest przykre, już teraz moje dzieci, dzięki Bogu, są dorosłe, natomiast w klasie, znaczy w szkole, gdzie uczył się jedno z moich dzieci, to tam był, no niestety, teolog szwedzki, ale wiedząc, że jest dziecko muzułmanin w tej klasie, on siedzi, on nie wychodził. To było na moje prośby, żeby nie wychodził. Ja mówię, babę, zostań, posłuchaj. Nie mamy czego się obawiać. Jeśli masz jakieś pytanie, to zadać go pytanie bezpośrednio. Jeśli nie, to słuchasz, co oni mają do przekazania. U mnie nie było tak, że dla mojej dzieci muszą wyjść. Jak chcecie wyjść na inne zajęcie, to etykę, proszę bardzo, jak chcecie. Wolę osobiście, żebyście zostali. Ale niestety raz to moja rada była zła, bo ten nauczyciel religii mówi wszystkim, że, i to mówimy 15 lat temu, że musimy być ostrożni przed muzułmanami, musimy zwalczać muzułmanów w Europie. Mówi do dzieci, nie wiem, 12-13 lat, już uczy ich nienawiść i strach przed innymi. Zamiast powiedzieć im, jak mają przekonać innych muzułmanów do piękna religii. Właśnie, no niestety. A edukacja też problem mamy, przynajmniej kiedyś, a teraz szczerze mówiąc nie jestem, nie śledzę ten temat, ale jak moje dzieci były w szkole, no to przychodzi też mój żen i mówi, no popatrz w książce historii, co oni piszą o islamie, tragedia, że rabusze i tak dalej, przynajmniej tak było kiedyś. No, co powinni robić? Ja myślę, że Ministerstwo Edukacji, jak będzie chciała napisać cokolwiek na temat islamu, no to niech skontaktuje z nami, konsultuje to. Myślę, że oni nie uczą chrześcijaństwa bez konsultacji z księżmi, no to tak samo powinni robić konsultujący z innymi religiami. Kościół wierzy, że jego główna misja jest szanie miłości, to jest dobra nowina. W ogóle ewangelizacja to jest właśnie szanie dobrej nowiny. Mamy nadzieję, że wszyscy do tego się stosują, wtedy będzie świat naprawdę fajnie. I media, no na nich nie ma siły, no niestety. Mam nadzieję, że będą uczciwi i tylko o to proszę, żeby byli uczciwi i nic więcej, szczerze mówiąc. Co jeszcze, bo tutaj nie mamy pytań. O, mam pytanie. Skorzystam z okazji i zapytam o godzinę modlitw w islamie, bo właśnie w Tunezji muazyn zakończył wezwanie. Ile tych wezwań jest w ciągu dnia? Jakiego rodzaju są te modlitwy? I co znaczą słowa, które muazyn śpiewuje? Bardzo fajne pytanie. W islamie wyróżniamy albo odróżniamy dwa rodzaje modlitwy. Suplikacja, czyli dua, to jest ta normalna, znana modlitwa w języku polskim, powszechnie tutaj u nas w Polsce, czyli skierować się do Boga w każdej chwili, w każdym kierunku, w każdej postaci, w każdej pozycji i prosić Go o cokolwiek. Tak? To jest normalna modlitwa tutaj każdego. Natomiast mamy druga modlitwa, która jest obowiązkowa, w którym muzułmanie muszą i mają obowiązek modlić się przynajmniej, znaczy, no przynajmniej, obowiązek jest 5 razy dziennie. Natomiast muzułmanie modlą zazwyczaj więcej od tego, są nadobowiązkowe, to one się modlą więcej. 5 razy modlimy się o świcie,
w południu, po południu, o zachodzie słońca i wieczorna, czyli po zachodzie, w nocy. Czyli innymi słowami, każda pora dnia. O świcie to jest chyba, każda modlitwa jest najważniejsza, ale ta o świcie jest najbardziej odzwierciedla czystość czy intencji, bo zazwyczaj wszyscy śpią. I tylko ja i Bóg, bo w innych modlitwach, oczywiście nie osądzam nikogo, broń Boże, ale mówię, może, w innych modlitwach może idę, bo wypada, idę, bo mam czas, idę, bo, no, żeby pokazać innym szersze modlę, ale modlitwa świt tylko ja i Bóg. I ja apeluję do wszystkich ludzi, do wszystkich nacji i religii, módl się po swojemu, tak jak się modlisz, ale o tej porze, o świcie. U nas w Polsce teraz jest około 4 rano. Stan, bo to jest, walczysz sam ze sobą. Walczysz ze snem, z ciepłotą łóżka, walczysz z szatanem, który mówi śpi. Stan, umyj. U nas robimy ablucję akurat i tylko ty i Bóg. I rozmawiaj z Nim. Zapewniam Cię, w jakimkolwiek języku, jakakolwiek modlitwa, wróciłbyś do jedynego Boga, zobaczysz, że Twój dzień będzie inny i ta modlitwa jest inna. Ale każda modlitwa, w ogóle as-salah w języku arabskim, o którym mówię teraz, as-salah, czyli modlitwa obowiązkowa, oznacza od słowa as-sila, czyli komunikacja. I tak powinniśmy wziąć właśnie tą modlitwę, że to jest komunikacja między mną a Bogiem. Jesteśmy strasznie bardzo wdzięczni Bogu za to, że kazał nam spotkać się z Nim i komunikować się z Nim 5 razy dziennie. I to bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, ta modlitwa jest potrzebna nam. Coś tam mam jeszcze. A w każdym razie my potrzebujemy tej modlitwy. Nie Bóg. Bóg od nas nic nie potrzebuje. Jeśli 7 miliardów ludzi dzisiaj stałoby w najlepszym miejscu, najczystszym, z najczystszym sercem, byśmy zwracali do Boga i z najlepszą modlitwą, nie wywyższa Boga o nic, bo On jest najwyższy. I jeśli wszyscy 7 miliardów ludzi przeciw Bogu by wstąpili, no to i tak nie poniżymy Bogu o nic. On i tak zostaje najwyższy. Modlitwa to my potrzebujemy. Chroni nas od spytoty i niegodziwości, ale chroni też niemodlących się. Ja, jako modlący człowiek, który co 2-3 godziny spotkam ze Stwórcą, staję przed Jego obliczą, nie jestem w stanie krzywdzić Jego stworzenia. Oczywiście znajdziemy takich hipokrytów, którzy uważają innych ludzi, którzy nie myślą tak jak oni, że gorsi. No niestety są we wszystkich religiach. Ale zasada jest taka, modli się do Boga, rozumiesz, że inni ludzie są Jego stworzeni i nie możesz ich krzywdzić. Co oznaczają słowa muazzinu, czyli azan, to jest wezwanie do modlitwa. Mówimy, Bóg jest wielki, zaświadczam, iż nie ma Boga oprócz Allaha, zaświadczam, iż Muhammad jest Jego wysłannikiem, przybądźcie do modlitwy, przybądźcie do sukcesu, czyli modlitwa jest sukces. Bóg jest wielki, nie ma Boga oprócz Allaha subhanahu wa ta'ala. Tak oczywiście w skrócie, tutaj mamy... Kilka dni temu było święto zwiastowania, które w Libanie jest obchodzone wspólne przez chrześcijan i muzułmanin. Czy mógłby mufti coś powiedzieć o Marii w islamie? Super! No niestety też 25 marca mieliśmy też tutaj w Polsce robić coś podobne i też akurat odwołując do wydarzenia w Libanie, już robiliśmy to rok temu, mieliśmy robić w tym roku, ale przez epidemię niestety nie mogliśmy. Maria w islamie, w skrócie, to jest jedyna kobieta, która jej imię jest napisane w Koranie i nie tylko. Jest jedyna kobieta, która ma całą surę tatuowana jej imieniem. Muhammad czegoś takiego nie ma, ani żadna osoba z jego rodziny. Tylko on, tylko Maria. Maria w islamie ma swój, tak jak mówiłem, swoją surę, o, można tak powiedzieć, czyli rozdział w Koranie. Jest, według islamu, jest kobieta bardzo, bardzo, bardzo wierząca. Bóg zesłał dla niej. Ona była pod opieką
Zachariasza, który był mężem jej ciotki i on opiekował się nią i ona była bardzo pobożną kobietą. Według właśnie Surya Maria, rozdział Marii w Koranie, to Bóg zesłał do niej Archanioła Gabriela w postaci człowieka. Na początku bała się, a potem on jej tłumaczył, że on jest aniołem i zwiastuje jej, że ona urodzi dziecko. I ona była zdziwiona, jak mogę mieć dziecko, kiedy nie tknął mi żaden człowiek i nie jestem jakaś tam nieporządną kobietą. A on powiedział bardzo fajną odpowiedź: tak twój Pan chce. I wystarczy, że on chce i tak będzie. I urodziła go, według islamu, pierwszy cud Jezusa pokój z nim było, kiedy on był niemowlę, bo przemówił, będąc niemowlę. Maria dla nas jest przykładem dla wiernych. To Bóg w Koranie mówi i daje wam Bóg przykład wierzących. Zazwyczaj jak słyszysz przykład wierzących albo dla wierzących, przykład zazwyczaj jest Mojżesz, Dawid, Abraham, Mojżesz, Muhammad, coś tam. Rzadko słyszysz o kobietach, a w Koranie i Bóg dał wam przykład wierzący, przykład żona Faraona i mówi o nią i chwali ją i potem i Maria, która chroniła siebie i Bóg tchnął w niej nieco z jego duszy i ona była wspaniałą kobietą. W Koranie też czytamy o nią, że ona jest wspaniałą, że Bóg wybrał ją i oczyścił i wywyższał ponad wszystkimi kobietami świata. Jest taki werset, że o Mario, Bóg cię wybrał, wywyższał, oczyścił cię pomiędzy wszystkimi kobietami świata. Oczywiście to tylko w skrócie. Tutaj, wow, podziwiamy się, mamy modlić nieustannie, ale chyba z reguły to nie działa. Dziękuję. Chciałem zapytać o rolę sztuki w świątyni. Jest tylko formą dekoracji, czy też wspiera, pomaga skupić się na modlitwie? Czy właśnie ma nie rozpraszać? Jest wyrazem piękna, który Bóg też jest. Okej. W świątyniach muzułmańskich nie znajdziemy obrazów. Jest zakaz. W ogóle jest zakaz posągów jako posągi, żeby święcić czegoś albo pomodlić się do nich, albo obrazy. Absolutnie jest zakaz. Natomiast znajdziemy inny rodzaj sztuki w postaci malowidło, także pisania i tak jak się nazywa arabistyka, prawda? Fajne kształty, fajne wersety. Oczywiście, tak jak tutaj pani Magda mówi, może chodzi raczej też o skupienie się, bo jeśli widzisz w meczecie, to tylko albo werset koraniczny, albo imię Boga i tak dalej. A więc jak patrzysz, to nie za bardzo rozpraszasz, bo i tak wrócisz w atmosferę, że jestem z Bogiem i komunikuję się z Bogiem. Natomiast też ma inne ważna rzecz, bo przed islamem, zwłaszcza w świecie arabskim, gdzie rozpoczął islam, Półwysep Arabskich, tam czcili tych posągów jako posągi i tutaj oczywiście odciąć od tego całkowicie to absolutnie jest zakaz. Oczywiście każda sztuka odzwierciedla piękno Boga. W ogóle jest hadis, nie wiem, ta pani Magda tak jakby wytoczyła hadis proroka, bardzo za to dziękuję, bo prorok pokój z nim powiedział: Bóg jest piękny i kocha piękno. Także to jest bardzo dobrze. Oczywiście, no niestety też trzeba to zaznaczyć, że znajdziemy osób, które ci powiedzą: absolutnie nie możesz rysować ludzi, zwierzęta i tak dalej. Już zapominają, jak za czasów cywilizacji islamu naprawdę jak sztuka rosła. Ale ogólnie są takie szkoły. No niestety, ale ogólnie Bóg jest piękny i kocha piękno. Nie rozpraszać przez swój rytm, powtarzalność. Chyba to jest to samo, albo do tamtego pytania. Nie rozpraszać przez swój rytm, powtarzalność. Nie wiem, czy może chodzi o to, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, czy właśnie powtarzanie.
nie pokazuje, że człowiek nie koncentruje. Zgadzam się w 1000% i to powiem niestety nawet z własnego doświadczenia. Człowiek, jeśli idzie do modlitwy, nie przygotowując się duchowo, że idę spotkać z Panem Bogiem, no to tak, pada w rutinę. Dosłownie pada w rutinę. A więc wtedy on czyni, no niestety, on wtedy robi tylko gimnastykę. To jest bardzo dobra dla ciała, jak najbardziej, ale no niestety omijał serce tej praktyki religijnej, a więc omijał najważniejsze rzecz, koncentrować. Powtarzalność, oczywiście w modlitwie muzułmanie, ja mówię tej rytualnej, jest powtarzalność cielesna, która jest bardzo fajna, bo my stoimy prosto, potem okłonimy się, a potem padamy, dajemy pokłon na twarz i tak dalej. Ta akurat ta powtarzalność nie przeszkadza. Przeszkadza, jeśli mamy tylko jedną formułę, którą mówimy. Natomiast podczas modlitwy mogę się modlić i dodać od siebie dużo, modlić do Boga w każdej postaci, tutaj, w każdej pozycji. Mogę prosić Boga o cokolwiek i tutaj zabijam tą rytualność i monotonność. Tutaj powinienem pamiętać, po pierwsze przygotować się przed modlitwą, nie idę, bo to jest ciężar, który musi odbyć, albo obowiązek, który musi odbyć. Nie, to jest coś, co ja potrzebuję. Ja zwracam się do Boga z tą modlitwą i kontaktuję z Nim, komunikuję przynajmniej 5 razy dziennie i właśnie proszę Go o cokolwiek. I ilekolwiek, i jak długo, to też zależy ode mnie. I o co proszę, to też zależy ode mnie. Oczywiście pewne formułki muszą być, tak jak w każdej modlitwie. Natomiast ta świadomość, że ja jestem teraz między rękami Boga, przed obliczem Allaha subhanahu wa ta'ala, to jest piękne. Poczujecie to, proszę Państwa, naprawdę o świcie. Róbcie to, bo tylko Wy i Bóg i nikt inny. Jak pobożny mufti traktuje świeckie śpiewy arabskie? Cała ta muzyka o Habibi, Hayati i tak dalej. Są muzułmanie, którzy to krytykują, że zbyt zmysłowo i tak dalej. No, fajne pytanie. Są, które krytykują muzykę w ogóle, że to jest haram, że to jest grzech. No, są różne szkoły, żeby być uczciwy. Ja nie mogę, tak jak sam apeluję, żeby nikt nie osądzał mnie, to ja też nie chcę osądzać innych tak pochopnie. Ja zawsze apeluję do muzułmanów. Ja zrobiłem akurat kurs specjalny i tylko i wyłącznie 3 dni na temat muzyki, czy jest halal, czy jest haram. Która szkoła. Moja opinia jest taka. Ja chcę tylko, żeby ci, którzy mówią, że muzyka jest haram, żeby wiedzieli, dlaczego to jest haram. Nie dlatego, że właśnie poddali dyktantom innym, oddali dobrowolnie swój rozum, bo ktoś mówi haram. Nie ma problemu. Wiesz, co chcesz. Ja to akurat mi nie przeszkadza. Wiesz, że to jest haram? Szabu, ba, chwała Tobie. Dlaczego? Daj mi wersety z Koranu i hadisy. Natomiast, a ci, którzy mówią halal, dlaczego? Jakie macie na to dowody? Ja osobiście jestem za tym, że muzyka jak najbardziej halal, to jest sztuka i dzięki niej osobiście zbliżam się do Boga. Osobiście. Tak uważam. Oczywiście inni, niektórzy, nie daj Boże, niektórzy mogą mnie potępić za to. To jest ich zdanie. Mam nadzieję, że uszanują moją opinię. Natomiast jeśli mówimy o słowach, w ogóle o piosenki to nie dyskutujemy. Każde słowo jest, co dobre, to dobre, co grzech, to grzech. Czyli jak ktoś powie coś bardzo grzesznego, wyraźnie grzesznego, no to jest grzech. Ale habibi, czyli kochany, hayaty, życie moje, nie, nic złego w tym. My mówimy o gorsze piosenki, gorsze słowa. Nie chcę tutaj przytoczyć, ale które mówią bezpośrednio o kontakcie z uznanym, no to tak, to jest okropnie, tak? No, przychodzi akurat teraz, myślę, i już przychodzi do mnie do głowy pewna piosenka polska, ale nie, to nie śpiewam na przykład, ale nie, mówić o miłości to jest rzecz piękna i śpiewać dla mojej żony
dla o miłości, to ja jestem dumny z tego i nie wstydzę się powiedzieć, że śpiewam dla niej faktycznie, no, i tańczę z nią, także to absolutnie. Dla mnie muzyka, piosenki są halal, póki oczywiście nie powodują krzywda dla innych. Czyli muzyka, która może na przykład powodować, że człowiek idzie w trans, albo straci słuch, albo coś, no to jest grzechem tylko dlatego, że krzywdzi, a nie dlatego, że jest muzyką. Słowa, które powodują, że ludzie zaczynają się nienawidzić i tak dalej, no to tak, to może być haram, dlatego że powodowało coś złego, ale nie sama muzyka. Allahu akbar. No, nie mam już pytań. Jeśli nie macie pytań, mam nadzieję, że nie zanudziłem was, a jak już zanudziłem, to przynajmniej nie na śmierć, że jeszcze żyjecie. Życzę wam zdrowie, szczęście, żeby Bóg był z was i z nas rad, i żeby nas akceptował i przyjął wśród tych dobrych ludzi. Prośba, żeby Allah subhanahu wa ta'ala pomagał nam, żeby oczyścić nasze serce przeciw innym, żebyśmy naprawdę potrafili kochać innych, a nie tylko słowami, bo kochać słowem to niestety każdy potrafi. Żebyśmy naprawdę słuchali innych, dali im mówić, a my naprawdę słuchamy, żebyśmy potrafili ich rozumieć, żebyśmy potrafili ich wybaczyć, żebyśmy sobie odpuścili nawzajem, i żeby Bóg patrzył na nas i był z nas rad, że kochamy się nawzajem. Niech Bóg będzie z wami. Dziękuję bardzo za pozwolony czas, żebym z wami spotkał. Jeśli coś dobrego powiedział, Bogu dzięki. Jeśli coś złego, to przez siebie i przez szatan, za to Pana Boga proszę o wybaczenie i was też proszę o wybaczenie. I dziękuję bardzo. Do zobaczenia.